Cześć, jestem Ondar i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym materiale w ramach wiosennego maratonu, a dzisiaj przyjrzymy się kolejnym niepokojącym reklamom telewizyjnym. Jeżeli chcesz, żeby kolejny materiał pojawił się już jutro o godzinie 14, to zostawcie pod tym filmem 1200 kciuków w górę do godziny 24, a wówczas nowy materiał wlatuje już jutro. Jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj także ten kanał, ponieważ dobijamy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego, a tymczasem, moi drodzy, ja już nie mam zamiaru więcej przedłużać, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść kolejnej części niepokojących reklam telewizyjnych. A zacznijmy od dosyć niepokojącej reklamy, czy też antyreklamy McDonalda. Szczerze, nie za bardzo znam background czy backstory tego, co widzicie w tym momencie. W skrócie, spot ten prezentuje klauna Ronalda McDonalda oraz małą dziewczynkę siedzących w pewnym białym pomieszczeniu. Wkrótce klaun podaje dziewczynce Happy Meala, jednak ta nie jest tym zbyt zachwycona. Zdaje się być smutna i wręcz przerażona. Hasłem przewodnim reklamy jest "Naucz się prawdy o Happy Mealach, I'm not loving it". Nie kocham tego. Kiedy odnalazłem tę reklamę na YouTubie, w jej opisie znalazł się link do strony "I'm not loving it" właśnie. I cóż, w skrócie, mogę to nazwać ruchem czy coś? Prowadzącą kampanię przeciw McDonaldowi. Z jakiego to powodu? Otóż wedle ich jak najbardziej oficjalnego spotu 350 milionów kurczaków zmarło na rzecz powstawania posiłków w McDonaldzie. Jednak wracając do samej reklamy, niepokój bije z niej na kilometr i szczerze mówiąc nie dziwię się, że została zablokowana w telewizji, jednakże przynajmniej moim zdaniem jej wyprodukowanie jest jak najbardziej uzasadnione i w 100% słuszne. Teraz przenieśmy się do reklamy kliniki rodzinnej doktora Amigo. Sam spot prezentuje tytułowego doktora Amigo, który zdaje się być dość niepokojący, przynajmniej chwili, gdy zobaczyłem to nagranie bez dźwięku. Otóż zdaje się być ogromną, troszeczkę humanoidalną postacią z bardzo dużą głową. Kiedy oglądam to w tym momencie, całość nie wydaje się być jakoś bardzo przerażająca. W reuploadzie, który znalazłem na YouTubie, przesyłający stwierdził, że jest to najbardziej przeklęta medyczna reklama w historii. Dlaczego przeklęta? Nie wiem. Próbowałem poszukać jakichś informacji, jednak na nic ciekawego nie natrafiłem. Co wy sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Es la influenza una amenaza para mí y mi familia? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo hacer para evitarla? Si me enfermo, ¿qué debo hacer para no contagiar a otros? La respuesta a todas estas preguntas y más las tiene Doctor Amigo. Visítanos e infórmate cómo juntos podemos detener esta epidemia. Teraz pora rzucić okiem na coś, co znalazło się w pewnym starym, dobrym polskim klasyku. Wiesz jakim? Dowiesz się w swoim czasie! No, nie tym. Pierdol się. Okej. Zakazane reklamy 2. Już jutro, dokładnie już jutro, minie 10. rocznica publikacji tego materiału i przez ten czas zebrał on prawie 20 milionów wyświetleń. Jeden z was podesłał mi jedną reklamę z niego pochodzącą. Sam spot reklamował odkurzacze o jakże osobliwej nazwie Dirt Devil,
Skąd takowe nazewnictwo? Cóż, lepiej obejrzyjcie reklamę, ona opowie wam o wszystkim. Wiecie co, jeżeli już zahaczyliśmy o temat Polski, zostańmy przy nim jeszcze na moment. Pora teraz spojrzeć na pewną zakazaną polską reklamę, którą pewnie osoby w moim wieku, być może trochę starsze, być może trochę młodsze, mogą kojarzyć z innymi reklamami właśnie tego typu, z tymi samymi postaciami. Szczerze, gdy po raz pierwszy to zobaczyłem, złapała mnie taka nostalgia, że naprawdę niesamowite. Jeden z tych przesympatycznych ludków występujących w tych reklamach znalazł się w pewnym znawiedzonym domostwie czy coś. Przynajmniej tak to wygląda. I krócej mówiąc, w pewnej chwili konfrontuje się z martwą świnią podaną na obiad. I wiecie co, lepiej zobaczcie to sami, nie mam zamiaru dalej tego opisywać, chyba jest to wystarczające. Rozum, o co chodzi z tą telewizją razem z internetem? To proste. Telewizja i internet są jak pieprz i sól. Teraz musisz mieć oba. A propos, mógłbyś mi podać sól? Jasne. A pieprz? A pieprz? A pieprz yourself! A teraz wiecie co, już na sam koniec przyjrzymy się kolejnej reklamie KFee z 2004 roku. Tym razem autorzy zabierają nas na piękne, plażowe, sierankowe tereny. Wiecie, świeci słońce, jest zielono i tak dalej. No tylko, że nie. A dlaczego? Uwaga na jumpscare. No i moi drodzy, to byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale i bardzo dziękuję wam wszystkim za jego oglądanie. Pamiętajcie, że jeżeli ten film zbierze 1200 kciuków w górę, to kolejny materiał pojawi się już jutro. Zostaw także subskrypcję, jeżeli jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijamy 70 000 widzów do końca roku szkolnego i jesteśmy naprawdę blisko.
Więc miejmy nadzieję, że się uda, a tymczasem słowem końca chciałbym pozdrowić następujące osoby. Daniel Szpic, Michało 505, Alan Bilicki, FanFnafa 135, Anti Villain Hero, Adi, Krystian Urban, Arbuzy i Igor Początek. Pozdrowienia są do Was, serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, że jeżeli Ty tak zechcesz zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to zanim proszę tym znać w komentarzu na dole. Tymczasem to już tyle ode mnie na dzisiaj, zajrzyj jeszcze do opisu, znajdziesz tam link do mojego serwera Discord, gdzie tam możesz popisać z wieloma wspaniałymi osobami oraz ze mną. Zapraszam Cię także na mojego Instagrama, Snapchata oraz Twittera, do wszystkiego linki znajdziecie w opisie. A tymczasem co, do usłyszenia w kolejnych materiałach, mówi do Was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło, cześć!